prawo, a łaska. Prawo było dane przez Mojżesza, a łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Ewangelia według Jana, 1 rozdział, 17 werset. Najbardziej oczywistym podziałem słowa prawdy jest podział na prawo i łaskę. Nie oznacza to oczywiście, że przed Mojżeszem nie było prawa, ani że przed Jezusem Chrystusem nie było łaski i prawdy. Zakazanie Adamowi owoców z drzewa poznania dobra i zła, jak mówi nam pierwsza Mojżeszowa 2:17, było prawem, a z pewnością łaska przejawiała się i przejawiła się w tym, że Pan Bóg szukał swoich grzesznych stworzeń i przyodział je w odzienie ze skór, jak mówi nam pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział, 21 werset. Piękny typ Chrystusa, który nam stał się sprawiedliwością, jak mówi 1 Koryntian, 1 rozdział, 30 werset. Prawo w sensie pewnego objawienia woli Bożej i łaska w sensie pewnego objawienia dobroci Bożej istniały zawsze i Pismo Święte obficie o tym informuje, obficie o tym świadczy. Jednak prawo najczęściej wspominane w Piśmie Świętym było dane przez Mojżesza i od Synaju do Golgoty dominowało, charakteryzowało ten czas, podobnie jak łaska dominuje lub nadaje swój szczególny charakter dyspensacji, która rozpoczyna się na Golgocie i ma swój przepowiedziany koniec w pochwyceniu Kościoła, po którym na 7 lat wróci zakon, przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa na ziemię w celu rozpoczęcia nowego przymierza i ustanowienia kolejnej dyspensacji, w której przez 1000 lat zapanuje sprawiedliwość. Pismo Święte nigdy w żadnej dyspensacji nie miesza tych dwóch zasad. Prawo to Bóg zakazujący i wymagający. Łaska to Bóg zapraszający i obdarowujący. Prawo jest służbą potępienia, łaska przebaczenia. Prawo przeklina, łaska odkupuje od tego przekleństwa. Prawo zabija, łaska czyni żywym. Prawo zamyka każde usta przed Bogiem, łaska otwiera każde usta, aby go chwalić. Prawo oddala człowieka i Boga. Łaska sprawia, że winny człowiek jest blisko Boga. Prawo mówi oko za oko. Łaska mówi, jeśli cię ktoś uderzy w twój prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Prawo mówi, nienawidź nieprzyjaciela. Łaska mówi, miłujcie nieprzyjaciół. Prawo mówi, czyń i żyj. Łaska mówi, wierz i żyj. Prawo nigdy nie miało misjonarza. Łaska ma być głoszona każdemu stworzeniu. Prawo całkowicie potępia najlepszego nawet człowieka. Łaska swobodnie usprawiedliwia najgorszego, o czym czytamy w Łukasza 23:43, Rzymian 5:8 i 1 Tymoteusza 1:15 i 1 Koryntian 6 rozdział od 9 do 11. Prawo kamienuje cudzołożnicę, łaska mówi, ani ja cię nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. Pod prawem owca umiera za pasterza, pod łaską pasterz umiera za owcę.